5 lat, 10 lat, 50 czy 100, ile to jeszcze zajmie, aż wreszcie zrozumiemy, o co tak naprawdę chodzi. Puste krzesło i pusto w nas, tak jakby wieki nic nie zmieniały, tak jakby to przesłanie w ogóle nie docierało. O jakiej pustce mówię? Przecież kiedy jak kiedy, ale w święta jest wszędzie pełno ludzi, jest dużo spraw do załatwienia, dużo prezentów do kupienia, spotkań, które mają się odbyć. Wszystkiego jest aż za dużo. Natomiast dla tych, którzy z jakichś powodów albo kogoś stracili, albo są samotni, albo nie pasują do świątecznego obrazka szczęśliwej, żyjącej w dostatku rodziny, ci mają naprawdę ciężko w święta. Bo oni dostają sygnał od nas wszystkich, którzy zamykamy się w tych rodzinnych twierdzach z ludźmi tylko i wyłącznie tymi, których dobrze znamy, z którymi jesteśmy spokrewnieni. Oni dostają sygnał, ty nie należysz do tego, nie ma dla ciebie miejsca. Tymczasem w Ewangelii Jana znajdujemy zupełnie inne słowa. I słowo ciałem się stało i rozbiło namiot wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego u Ojca, pełne łaski i prawdy. Sam Bóg pokonuje największą granicę, jaka istniała, pomiędzy świętym Bogiem a śmiertelnym człowiekiem. Schodzi na ziemię, żebyśmy my mogli dowiedzieć się, kim On naprawdę jest. I nie tylko wypełnia pustkę w nas, ale rzuca nam wyzwanie, żebyśmy my wyszli z naszych twierdz, pokonali nasze granice i otwarli się na tych ludzi, którzy normalnie nie przynależeliby do wąskiej grupy naszych najbliższych znajomych i krewnych. I puste krzesło, nie tylko przy Wigilii, jest takim przypomnieniem, wyzwaniem rzuconym każdemu i każdej z nas. Czy potrafisz pokonać swoje granice, tak jak Bóg pokonał największą granicę, żeby przyjść do ciebie, żeby dać ci prawdziwe życie? O to tak naprawdę chodzi w tym całym świętowaniu. Christmas tree, how richly God